drodzy Państwo. Przy mikrofonie Jan Olencki, a jako, że dzisiaj Wielki Czwartek i początek najważniejszego okresu w kalendarzu Kościoła katolickiego, to jesteśmy połączeni właśnie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem-Zalewskim. Dzień dobry, szczęść Boże. Witam serdecznie, szczęść Boże. Wielki Czwartek jest pamiątką Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii, także już teraz w imieniu redakcji Radia Wnet chciałbym na ręce Ojca złożyć najszczersze życzenia wszelkich błogosławieństw niezbędnych w posłudze kapłańskiej. Dziękuję bardzo. Rzeczywiście dzisiejszy dzień jest dla wszystkich kapłanów dniem szczególnym, albowiem jest to dzień ustanowienia tych dwóch sakramentów, o których Pan wspomniał, i wszyscy księża spotykają się dwukrotnie. Raz w katedrze przed południem. Katedra to jest najważniejszy kościół w danej diecezji, gdzie razem z biskupem koncelebrują mszę świętą. Jest odnowienie przyrzeczeń kapłańskich i poświęcenie olejów. To jest tak zwana msza krzyżma, tak? Tak, msza krzyżma świętego. Właśnie chodzi o oleje, które są używane przy udzielaniu sakramentów, sakrament chorych, bierzmowanie, sakrament kapłaństwa czy chrzest. W ten sposób odbywa się z udziałem tego oleju i to jest bardzo uroczysta msza święta. Natomiast po raz drugi w czasie mszy nazywanej mszą świętą Ostatniej Wieczerzy, Wieczerzy Pańskiej, spotykają się przy ołtarzu wspólnie na terenie danej parafii. W tym roku oczywiście wszystko jest postawione na głowie w tym znaczeniu, że msze się odbywają, ale przed chwilą brałem udział w transmisji telewizyjnej z jednej z katedr, gdzie biskup samotnie wobec pustej katedry odprawiał w obecności tylko czterech ministrantów. To było bardzo wymowne. Niemniej, nie patrząc na tą zewnętrzną stronę, czy jest możliwość fizycznego kontaktu, czy nie, dzisiejszy dzień jest dniem bardzo uroczystym, szczególnie właśnie dla kapłanów. No ale jest też dniem uroczystym dla wszystkich katolików, którzy wchodzą tym samym w okres Triduum Paschalnego i przygotowanie na zmartwychwstanie Chrystusa. Jak skorzystać z tego dnia duchowo? Jak przygotowywać się do tego czasu? Co teraz wchodzimy? Tak, oczywiście. Dzisiejszy dzień rozpoczyna Triduum Paschalne, czyli trzy dni. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota. Każdy dzień ma inną wymowę. Niemniej ustanowienie Najświętszego Sakramentu dotyczy każdej osoby, bo każdy ochrzczony, no właśnie jak wspomniałem, jest przy chrzcie świętym używany ten olej, który dzisiaj jest poświęcony. Każdy już dorosły chrześcijanin korzysta z sakramentu Eucharystii. Od 8 czy 9 roku życia różnie to jest w różnych krajach. I Eucharystia jest faktycznie pokarmem duchowym na całe życie. Dlatego ten dzień, przypominając te dwa sakramenty, daje no, wielką nadzieję. To jest przypomnienie tego wszystkiego, że wprawdzie Wielki Post koncentruje się wokół męki i śmierci Chrystusa, ale nie, to nie jest tylko smutek, to nie jest tylko wspominanie cierpienia, ale właśnie z tego smutku, z tego cierpienia, z tej śmierci rodzi się życie. Czego zresztą symbolem pięknym w tradycji chrześcijańskiej jest pisanka, jajko, symbol życia, kolorowo zdobiony właśnie na znak, że jest zwycięstwo nad śmiercią, że to przynosi radość i dlatego ten wątek radości i smutku przeplata się przez wszystkie dni i ma nam przypomnieć to najważniejsze wydarzenie, jakie nastąpiło, czyli największy cud Chrystusa, zmartwychwstanie. I do tego nas przygotowuje i Wielki Post, i Triduum Paschalne. Można powiedzieć, że taka natura życia, że smutek i radość przeplata się nawzajem, ale właśnie my wierzymy, że ta radość zwycięża i Chrystus zwycięża, życie zwycięża śmierć. Natomiast chciałem jeszcze zapytać, bo wspomniał ksiądz o tych pisankach, no i teraz w tym roku no, nie będzie możliwe pójście z koszyczkiem do kościoła i poświęcenie go. Jaką radę na przykład dla wiernych mógł
mógłby ksiądz dać, jak może nie wiem, w zaciszu własnego domu taki tradycyjny może obrządek w gronie rodzinnym poświęcenia koszyczka można odbyć? Tak, no czas jest niesłychanie szczególny, ale pamiętajmy, że nasze pokolenia i trochę starsze od nas, bo już mija od ostatniej wojny 75 lat, jakby nie mają tego doświadczenia. Na szczęście nie mają, kiedy była wojna, kiedy wielu ludzi było zesłanych do obozów koncentracyjnych, czy na Syberię, do Kazachstanu. No przecież wtedy też całe życie religijne było wywrócone do góry nogami. Natomiast właśnie trzeba na to zwrócić uwagę, że nie zmienia się istota tych spraw, czyli istota świąt i istota przygotowania do tych świąt, natomiast zmieniają się okoliczności i wtedy rzeczywiście, dam przykład z ostatnich dni, Niedziela Palmowa, to też przecież wspaniały zwyczaj, pamiątki uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. I co obserwowałem i w czym zresztą brałem udział, mieszkam na terenie ośrodka dla osób niepełnosprawnych, tu jest totalna kwarantanna, nie możemy ani wchodzić, ani wychodzić. Natomiast mieszkańcy, jak i tak samo mieszkańcy wioski czy miasta okolicznego wykonywali te palmy i wystawiali je w oknie, bądź na balkonie, bądź na ogrodzeniu. Nawet tutaj w naszej fundacji, czyli fundacja brata Alberta, było takie bardzo symboliczne wydarzenie. Została zawieszona palma na bramie wejściowej, tuż obok kościoła. Natomiast ludzie z wioski przynieśli drugą palmę, którą ktoś wykonał w swoim domu, nawet nie wiem kto, bo to anonimowo przyniesiono, i zawieszono przy tej naszej palmie. I to było takie bardzo symboliczne, że to jest taka łączność, niezależnie od tych okoliczności, jeżeli wierzymy głęboko, to ta palma jest dla nas znakiem. Czy ona będzie na balkonie, czy w kościele, no to jest inna sprawa. To samo dotyczy wszystkich pozostałych obrzędów i tych nawet ludowych obrzędów, które są związane z Wielkanocą. W tradycji polskiej jest bardzo silny poświęcenie pokarmów, to jest specyficzne dla nas, bo w wielu krajach tego zwyczaju nie ma, gdzie te przygotowywano pięknie koszyki. Co roku było widać całe rodziny z koszykami, te bardzo pięknie zdobione, nie tylko pisanki, ale również wykonane inne elementy wielkanocne. I to poświęcenie było niesłychanie takie radosne. W przeddzień Wielkanocy się to odbywało, czyli Wielka Sobota. Teraz możemy to samo wykonać w domu, a tak jak zalecał nam episkopat, i to jest słuszne, żeby głowa rodziny, najstarsza osoba, może być to ojciec, może być babcia czy dziadek, ktoś, kto jest w naszej rodzinie najstarszy, błogosławi. Wystarczy, że odmówi Ojcze Nasz i odmówi zwykłą modlitwę błogosławieństwa. No to już jest właśnie taki element Wielkiej Soboty, który chociaż jest w zamknięciu, to jednak jest szalenie ważny dla tej grupy osób, która w danym momencie jest w domu. Więc można w inny sposób też to wszystko pielęgnować i kontynuować. To jeszcze zapytam na koniec, no bo chcemy przygotować się na przyjście Chrystusa Zmartwychwstałego, no więc jest to też czas pewnej pokuty. No i pytanie teraz o sakrament spowiedzi. Do kiedy tak naprawdę można się wyspowiadać i jak teraz można sobie poradzić z tym, no powiedzmy, problemem w obecnej sytuacji z koronawirusem w tle? Przykazanie kościelne o żeby przynajmniej raz w roku spowiadać się w okresie wielkanocnym, patrząc już od strony litery prawa, to jest do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, która następuje dopiero po Bożym Ciele. Czyli mamy jeszcze nadzieję, że ta pandemia i te wszystkie zakazy no, zostaną
opanowane, złagodzone, że będziemy mogli za kilka tygodni w normalny sposób się przystąpić do sakramentu pokuty, czyli mówiąc tak popularnie, wyspowiadać. Natomiast gdyby takiej możliwości nie było, to jest list papieża Jana Pawła II z roku 2002. Jest to list apostolski o miłosierdziu Bożym, który daje wskazówki, co należy robić, jeżeli dochodzi do kataklizmów. Tutaj Jan Paweł II, można powiedzieć, w proroczy sposób dał te wskazówki. Oczywiście on, myślę, że przede wszystkim brał pod uwagę kataklizmy żywioły, no, pandemia też jest kataklizmem, ale też sytuacje, że nie ma kapłana, że kapłani są prześladowani, że wierni są prześladowani. I tu wyraźnie wskazał, że można, kapłani mogą udzielić rozgrzeszenia zbiorowego tym, którzy nie mogą w normalny sposób przystąpić do spowiedzi świętej. Na takie rozwiązanie parę tygodni temu zdecydował się na przykład episkopat Węgier. Natomiast jest jeszcze możliwość indywidualnej spowiedzi, ale bez obecności kapłana. Czyli warunki spowiedzi są spełnione, bo jest rachunek sumienia, jest żal za grzechy, jest mocne postanowienie poprawy, zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu. Nie możemy w sposób fizyczny przystąpić do konfesjonału i w obecności kapłana się wyspowiadać, ale wzbudzając ten żal doskonały, już łączymy się z Chrystusem i korzystamy z tej łaski odkupienia i przebaczenia. Natomiast kiedy ustają te zewnętrzne okoliczności, wtedy realizujemy ten podstawowy warunek, czyli w sposób fizyczny przystępujemy do spowiedzi. Znaczy myślę o obecności kapłana. Więc na czas tej pandemii jest taka możliwość i sprawa komunii duchowej. Oczywiście tutaj listy papieża Jana Pawła II, jak wspomniałem, proroczy, no ostatnich latach no nie było potrzeby korzystać z tego, więc to jest pewna nowość. Niemniej jednak no to, co zostało na mocy urzędu papieskiego zdefiniowane, no jest obowiązujące i dobrze, że poszczególni księża biskupi czy proboszczowie to wyjaśniają. I myślę, że tu trzeba mieć silną też wiarę, że pomimo tych strasznych okoliczności, że jednak są przypadki śmierci, choroby, no bohaterska postawa lekarzy, że to jednak nie łamie naszej łączności z Chrystusem. A myślę, że w wielu wypadkach jeszcze bardziej umacnia nas w tym, że ponad te wszystkie nieszczęścia jest Chrystus, który jest właśnie zwycięzcą. I tu dodam może już na koniec, że przecież symbolem wielkanocnym Chrystusa jest baranek, czyli ofiara, ale z czerwoną chorągiewką. A ta czerwona chorągiewka oznacza właśnie zwycięstwo, więc my przygotowujemy się do świętowania zwycięstwa Chrystusa. I żeby to zwycięstwo zapanowało w nas wszystkich, żeby zwyciężył w nas wszystkich. Gdzie się ksiądz będzie dzisiaj spędzał? No wśród swoich podopiecznych Fundacji Świętego Brata Alberta, ale sytuacja jest szalenie trudna, bo niestety już w Małopolsce są pierwsze przypadki, że domy pomocy społecznej są zakażone, więc niestety nie będę mógł odprawić tu dla nich mszy świętej. Odprawiam w takiej kaplicy niewielkiej, w obecności 4 osób, bo to tylko tyle jest możliwe, żeby brało udział tą mszę świętą dzisiaj wieczorem, jak i tak samo przez następne dni, tak samo Wielkanoc. Natomiast w sposób inny udzielę rozgrzeszenia tym, którzy będą chcieli przystąpić, ale równocześnie jestem cały czas tu z nimi, więc ta moja obecność wynika nie tylko z tego, że jest kwarantanna i nie możemy wychodzić jako pracownicy, ale jest taki świadomy wybór, żeby tak jak w inne święta zawsze tu byłem, jestem razem z nimi i myślę, że to jest też
dla nich ważne, chociaż nie możemy się spotkać razem, bo nie mamy wspólnych, w tej chwili ze względów sanitarnych nie odbywają się wspólne posiłki, posiłki są spożywane w pokojach bądź na świetlicach, są trzy domy, domy się nie kontaktują ze sobą. Niemniej jednak ja widzę po tych naszych podopiecznych jedną rzecz, tu powiem taką niesłychanie ciekawą, co zaobserwowałem. To są ludzie niepełnosprawni intelektualnie, więc mający pewne ograniczenia, ale mający też takie głębokie wrażliwość. Kiedy była uczestnictwo w jedną z niedziel w mszy świętej, to jeden z podopiecznych rozciągnął na stoliku biały obrus, zapalił świecę i postawił krzyż. Nikt mu tego nie podpowiedział, ale on sam wiedział, że jeżeli jest transmisja mszy świętej, to powinno być to taki znak zewnętrzny, czyli nie oglądanie kolejnego programu telewizyjnego, tylko to jest coś innego niż do tej pory. No, myślę, że na swój sposób to bardzo przeżywają to zamknięcie i to szczególne, nadzwyczajne środki, które tutaj są. Natomiast jak człowiek jest wierzący, to potrafi przejść ponad to wszystko. No tak, to piękny przykład rzeczywiście. Moim i Państwa gościem był ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Rozmawialiśmy o dzisiejszym dniu, którym jest Wielki Czwartek i pamiątka Ostatniej Wieczerzy oraz ustanowienia sakramentów kapłaństwa i Eucharystii, a także wejście w początek okresu Triduum Paschalnego. Raz jeszcze bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, szczęść Boże i składam życzenia, tak jak na wschodzie pozdrawiano się w dniu Zmartwychwstania Pańskiego, to sobie powiemy wszyscy w poranek wielkanocny, ale już teraz Chrystus zmartwychwstał prawdziwie, błogosławione zmartwychwstanie Chrystusa, alleluja, alleluja, szczęść Boże. Szczęść Boże.